Ośrodek Kultury imienia Norwida jest tak prawie stary jak Nowa Huta. Obchodzić będzie w przyszłym roku 60-lecie swego istnienia i od tego czasu łączy wszystkich mieszkańców Nowej Huty. Jest to ośrodek, w którym znajduje się także bardzo ważna instytucja dla Nowej Huty, mianowicie Nowochódzka Kronika Filmowa. Kronika, która przybliża i pokazuje wszystkie ważniejsze wydarzenia. Wydarzenia, które się dzieją w Nowej Hucie. Tak właśnie wyglądał początek pierwszego odcinka Nowochódzkiej Kroniki Filmowej. To było dokładnie 10 lat temu. Ten odcinek powstał na przełomie października i listopada 2004 roku. Wtedy powstał ten pomysł, powstał ten projekt i myślę, że nikt z nas realizatorów nie przypuszczał, że uda mu się przetrwać aż 10 lat. No, jednak się udało. Moim zdaniem jest to chyba niepowtarzalna inicjatywa takiej lokalnej kroniki filmowej. Ja nie znam, gdzie taka kronika w tej chwili byłaby emitowana. Zresztą nawiązuje to do pięknej tradycji kronik filmowych, które kiedyś przed filmami ukazywały się i pokazywały bieżące wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce, a tu pokazują Nową Hutę. Oprócz kroniki filmowej jest jeszcze kino, kino Sphinx. Warto na nie zwrócić uwagę, bo to jest ostatnie tradycyjne kino w Nowej Hucie. Kino, które dzięki nowemu projektorowi, który właśnie otrzymuje, będzie kinem na najwyższym poziomie. Taśma analogowa nie daje takiego rodzaju obrazu i takiego rodzaju dźwięku, jak mamy możliwość korzystania z projektora cyfrowego. Kino XXI wieku będzie kojarzone właśnie z takim projektorem. Nie wychodzą już filmy w ogóle na taśmie, dystrybutorzy przechodzą tylko i wyłącznie na kopie cyfrowe. Dwa lata temu pracownicy Ośrodka Kultury Norwida, a przede wszystkim pani dyrektor Wiszniewska, zgłosiły taki postulat do mnie, że jeżeli nie będzie projektora cyfrowego, to tak naprawdę to kino Sphinx będzie trzeba zamknąć, nie będziemy mogli w nim wyświetlać filmów dla kinomanów nowochódzkich. Okazało się, że potrzeba środków finansowych w kwocie 250 tysięcy złotych. Udało się przez te dwa lata wychodzić te środki i wpisać do budżetu miasta na ten rok i mamy ten projektor. Ja się bardzo z tego cieszę, że to kino będzie w dalszym ciągu funkcjonowało i będzie służyło mieszkańcom Nowej Huty. Mam 70 lat, od 20 lat chodzę tutaj tylko do tego kina, bo są wspaniałe filmy, bo są ciekawe filmy, bo są filmy dla klubów dyskusyjnych. Kino Sphinx to prawdziwy nowochódzki fenomen. Kiedy byłem młodym człowiekiem, w Nowej Hucie działały prężnie dwa duże kina, czyli Światowid i Świt. No i właśnie Sphinx, do którego chodziłem, zwłaszcza na jakieś takie bardziej ambitne filmy. Ta kameralna sala w Sphinxie przywołuje mi na pamięć te właśnie niewielkie sale kin studyjnych, do których chodzili koneserzy dobrego filmu. I myślę, że ten klimat dało się w Nowej Hucie utrzymać dzięki właśnie tej placówce. Czas zatrzymany jest to pomysł, który został zrealizowany w ciągu kilku ostatnich lat. Wzięło w nim udział około 200 osób, mieszkańców, rdzennych mieszkańców Mogiły, Pleszowa, Bieńczyc, Czyżyn. Projekt ten dotyczy zdjęć oraz historii z nimi związanych, fragmentów kronik, not biograficznych, pamiętników chłopskich. Całość tego materiału przywołuje uniwersalne refleksje o drogich każdemu człowiekowi korzeniach, które określają jego miejsce na ziemi, dają poczucie sensu, poczucie bezpieczeństwa, mówią wreszcie, jak ważna jest ludzka pamięć i zaduma nad własną tożsamością. Wszystko zaczęło się od tej skromnej broszury zatytułowanej Franciszek Twaruk, nauczyciel z Luboczy. Od zdjęć, które zostały mi ofiarowane przez Marię Zderkowską, nieżyjącą obecnie od kilku lat, córkę Franciszka Twaroga. Oglądając te zdjęcia, które pochodzą z lat 20., 30., ubiegłego wieku, otworzył się przede mną zupełnie nieznany horyzont.
dotyczący Nowej Huty, jej historii, jej przeszłości, ludzi, którzy żyli na tym terenie, gdzie po 1949 roku powstało wielkie miasto, i uznałem, że będzie to rzecz ważna, ciekawa, nie tylko dla współczesnych, ale również dla pokolenia, które właśnie przemija, aby mogło zobaczyć w książkach fotografie swoich bliskich, swoich rodzin, ojców, dziadków. Rozmiar tej pracy może zadziwiać, bo chodzi tutaj o kilkanaście tysięcy zgromadzonych zdjęć w ciągu 8 lat, setki wspomnień, ale chcę to mocno podkreślić, że nie powstałoby to dzieło, gdyby nie zaangażowanie, gdyby nie ofiarność, poświęcenie ludzi, rdzennych mieszkańców tych terenów, autochtonów, którzy ofiarowali mi je właśnie celem pokazywania na wystawach i w tych publikacjach. Mam nadzieję, że kontynuacja tej serii wydawniczej w postaci książki Czas zatrzymany 3, nie tylko o szkole, oraz Czas zatrzymany 4 z kart historii Pleszowa doczeka się realizacji, bo pokolenie, które właśnie przemija, bardzo czeka na te książki.